Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać, jak można zrobić własne efekty przejścia w edytorze sekwencji wideo, ponieważ niektórzy mogą sobie pomyśleć, że w tym edytorze niewiele można zrobić, bo nie ma właśnie zbyt wielu ciekawych przejść. Więc pokażę może, o co w ogóle chodzi. Jeżeli mamy na przykład dodany jakiś pasek i jest to pasek z kolorem, tak jak na przykład u mnie, zmienię ten kolor na jakiś jaśniejszy, na przykład na zielony, no to wtedy istnienie takiego paska może być połączone z innym paskiem za pomocą efektu przejścia, czyli z jednego paska przechodzimy do drugiego i efekt przejścia decyduje o tym, w jaki sposób zmiana tych pasków nastąpi. No i mamy tutaj bardzo niewielki, ograniczony wybór. Na przykład mamy takie przejście jak cross, to jest przejście płynne z jednego koloru do drugiego. Możemy także zrobić dodatkowo jeszcze efekt wipe, i to jest inny rodzaj przejścia, o którym jest osobny tutorial. Wipe wygląda w ten sposób. Można go konfigurować na różne sposoby, na przykład za pomocą jakichś takich dodatkowych ustawień. Ale to jest w zasadzie wszystko z takich podstawowych rzeczy, które tutaj możemy mieć. Nie jest to może wielka różnorodność, ale już coś można tam kombinować. Natomiast innych efektów brakuje trochę i niektórzy mogą pomyśleć, że to jest wina tego edytora. Otóż myślę, że to nie jest wina tego edytora. Chciałbym pokazać, jak można zrobić swoje własne przejścia wypasione i całkowicie, całkowicie dowolne. W tym celu wykorzystuje się coś takiego jak maski. I maska musi być dodana do tego paska, który chcemy, aby pojawiał się stopniowo, żeby był częściowo przezroczysty, zasłaniałby na przykład wtedy taki pasek zielony. Aby pokazać może dokładnie, o co chodzi, na początku trzeba zdobyć jakieś dwa sensownie wyglądające filmy. Przygotowałem sobie kilka takich, więcej tutaj dodam. Mam tutaj coś takiego jak zbiór podstawowych, prostych filmików. No i możemy na przykład zrobić coś takiego jak świeczka. To jest taka skonwertowana świeczka na nieco mniejszy rozmiar obrazu, tak jak tutaj widzimy. Dodam sobie także drugi pasek z filmem, który będzie na przykład taką porwaną flagą. To jest flaga, którą wiatr poszarpał. No i dlatego ona jest taka nieco obdarta. Dobra, teraz tak. Umieszczę jeden pasek pod drugim. Mogę je troszeczkę skrócić. Na przykład każdemu z nich ustawię tylko tyle klatek, żeby były, no tak, po 7 sekund z kawałkiem. Ok. I teraz załóżmy, że chciałem, aby takie paski przenikały się na przykład na obszarze od tej klatki, od 5 sekundy do prawie 8 sekundy. No i teraz tak, jak zrobić takie przejście? Oczywiście tutaj można kombinować. I teraz jedno z podstawowych przejść to jest ten cross, o którym wspomniałem, ale gdybym nie chciał korzystać z żadnych dodatkowych pasków tutaj, to nawet wtedy mogę zrobić przejście. Wystarczy tylko, że ten górny pasek ustawię na całkowicie przezroczysty. Wtedy pod spodem będzie spod niego wyglądał ten pasek, który był na dole. Wtedy taki pasek muszę zakluczować, dodając tutaj klucz klawiszem I, a następnie w drugim miejscu muszę ustawić tę przezroczystość na brak przezroczystości i zakluczować. W tym momencie, przesuwając się w filmie, będę miał stopniowe przenikanie się tych dwóch obrazów i jest to całkiem normalna rzecz, nic ciekawego tutaj w zasadzie więcej powiedzieć nie można. Natomiast gdybym chciał, żeby ta zmiana przezroczystości była jakaś ciekawsza i odbywałaby się w jakiś inny sposób, musiałem dodać maskę. I taką maskę mam. Przygotowałem sobie kilka takich obrazków, które mogą być maską. Zaraz je wczytam. Tutaj mam efekty wideo, efekty masek. I taka maska to może być coś, co ma bardzo wyraźny wzór. Weźmy sobie na przykład coś takiego. Zobaczymy, jak będzie wyglądać taki obrazek. Proszę bardzo, jak go postawię tu na górze, to szybko się okaże, że to jest zwykły obrazek. To jest JPEG, który ma taki fajny gradient. Taki zwykły, najzwyklejszy w świecie gradient. I teraz tego obrazka można użyć jako maski. Przy czym czarny kolor w tym obrazku będzie oznaczał przezroczystość albo nieprzezroczystość, zależnie od tego, jak go ustawimy, a biały wręcz przeciwnie. Więc jeżeli to będzie nieprzezroczysty obszar, to ten będzie przezroczysty i odwrotnie. Zazwyczaj jest tak, że przezroczystość tego obrazka jest definiowana przez czarny kolor, a więc on będzie tutaj całkowicie wszystko zasłaniał, a tu będzie coraz mniej zasłaniał, coraz mniej, aż w tym miejscu będzie przezroczysty. Aby takie coś osiągnąć, możemy taki obrazek postawić pod spodem, pod moimi paskami, które są filmem. Teraz jeszcze nacisnę refresh sequencer, aby się wszystko odświeżyło i teraz widać, że nie mam tutaj żadnej przezroczystości. I do tego paska, który jest na górze i który zasłania to, co jest poniżej, muszę dodać efekt nie cross, tylko overdrop. Overdrop to jest taki wrzut z przezroczystością. Gdyby część tego obrazka była przezroczysta jakimś cudem, to wtedy odsłaniałaby to, co jest pod nim.
I teraz taka przezroczystość, jeżeli będę ją zmniejszał, zobaczycie, że od razu pokazuje mi, co jest pod spodem, tak jak w przypadku tego cross, ale teraz do tego stripu, do tego paska muszę dodać maskę. Maskę dodaję za pomocą modyfikatorów. Modyfikatory do tego paska można dodać korzystając z tego panelu na samym dole. Jak rozwinę listę, to widzę tu niewielką grupę prostych modyfikatorów. Jeden z nich to jest maska właśnie. Jeżeli dodam taką maskę, nic się początkowo nie dzieje i wtedy muszę wybrać, czy to będzie maska narysowana jako maska i o tym nie będę teraz mówił, czy maska, która będzie wstawiona jako pasek wewnątrz tego edytora. Wybiorę oczywiście tę opcję, już jest zaznaczona. Naciskam teraz na pustą listę i wybieram paski, które są. Na razie, ponieważ zaznaczony mam ten górny pasek, to widzę tylko dwa pozostałe na liście. No i widzę, że mój obrazek, to nie jest JPEG, tylko PNG, akurat trudno, to jest Radial Gradient Full HD. Duży obrazek. Jak go wybiorę, to widzę od razu, że coś tutaj się ustawiło i widzimy, że częściowo przezroczysty stał się ten mój pasek. On oczywiście tutaj sobie elegancko działa, teraz widać częściowo przez niego wyglądającą tą świeczkę, ale my byśmy chcieli, żeby ten pasek zmodyfikował mi przezroczystość już tak na stałe jakby. A więc na początku kliknę w ten pasek, który jest tutaj i ustawię dla niego coś, co zmieni jego kolory. Dodaję kolejny modyfikator, ale tym razem do tego paska, który jest maską, nie do tego, który jest moim filmem. I jeżeli dodam do tego paska coś takiego jak Brightness Contrast, to w tym momencie mogę sterować jasnością tego mojego stripu. Aby było to widać, to może ukryję przez chwilę te paski, które są wyżej, które go zasłaniają. Nacisnę H po ich zaznaczeniu, tutaj zaznaczę, nacisnę H. Teraz widzę ten pasek, który był pod spodem, czyli ten. Dla tego paska mogę zmieniać jasność i tę jasność mogę pomniejszać. Proszę zobaczyć, co dzieje się z gradientem. Widać, że on tak jakby wychodzi z tej czerni i się rozszerza. Jeżeli ten gradient ustawię na znacznie, znacznie mniejszy, na przykład na minus 100, to się okaże, że będę miał cały obrazek czarny. I w przeciwną stronę, jeżeli będę zmieniał jasność, to ten gradient się będzie cofał i jasność jakby wypełni mi cały ten obrazek. A więc pewną graniczną wartość przekroczę, będzie całość biała. No i o to właśnie chodzi tak naprawdę. A więc na początku ustawmy sobie na przykład coś takiego jak 100. Dokładnie 100 to jest ta graniczna wartość, dla której wszystkie piksele tutaj są idealnie białe, więc nie ma sensu ustawiać nic więcej. Nałożę na tę wartość tutaj klucz, naciskając klawisz I. I teraz w drugim końcu tego paska ustawię sobie wartość minus 100. Może niech to będzie w tym miejscu. Tutaj wpiszę minus 100 teraz i nałożę klucz. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odkrywam teraz te moje paski przez Alt-H. Zaznaczam także ten, który jest tutaj. Alt-H. Refresh Sequencer. No i widzę, że chyba coś źle zrobiłem, ponieważ w tym miejscu chciałem widzieć ten pasek z flagą. Co więcej, tutaj w ogóle nic nie widać. Widać tylko przezroczysty obszar. W związku z tym ten gradient, który nałożyłem na obrazek, działa odwrotnie. I on teraz powoduje, że gdy się cofam w czasie, to spod mojego obrazka wychodzi ta flaga. I widać, że to się dzieje w postaci takiego gradientu jakby, takiego jakby obrysu. Ale nałożyłem na ten pasek kolory w złej kolejności, więc tu muszę dać minus 100. Jeszcze raz nacisnę I, pach, nic się nie zmieniło, ale dodałem nowy klucz w ten sposób. A tutaj muszę nałożyć 100 na plus. Bam. I teraz jeżeli nacisnę Refresh Sequencer, aby się wszystko ładnie odświeżyło i skaszowało, to przesuwając się w osi czasu, widzę, że mój obrazek rzeczywiście teraz wyjrzał spod spodu za pomocą takiego spiralnego gradientu. No i to jest taki jakby customowy efekt przejścia, taki własnej roboty, można powiedzieć. Zamiast takiego paska mogę wstawić coś innego. Na przykład mogę wybrać jakiś inny obrazek, zaraz go sobie wczytam stąd, no i poszukajmy jakiejś fantazyjnej, wypasionej maski. Na przykład czegoś takiego. O, ta wygląda fajnie. To, co powinno taką maskę charakteryzować, to, że ona powinna mieć jakieś gradienty. Nie jest dobrze, jeżeli to będą kolory czarno-białe, chociaż oczywiście one też będą ok, bo każdy z nich w innym tempie stanie się całkiem biały. Dodaję teraz do tego paska po staremu coś takiego jak kontrolę jasności i kontrastu. Jasność ustawiam na początku na minus 100, a więc to będzie czarny obrazek całkowicie. Na końcu trwania tego paska ustawię sobie jasność 100 i również nałożę klucz. No i teraz w tym pasku tutaj widzimy, że nie powoduje to żadnej zmiany. To dlatego, że poprzednio usunąłem ten pasek, który był tu na dole. I teraz jak usunąłem ten pasek, to on zniknął również z tego modyfikatora mask, który dodany jest do tego paska na górze. A zatem ten pasek nowy, dodany, muszę wybrać jeszcze raz stąd. I to się nazywa krzywoliniowe promienie centralnie. To jest JPEG. Od razu widać efekt.
I teraz jeżeli nacisnę na wszelki wypadek refresh sequencer, to mam tutaj elegancko nagrane podczas Sylwestra, jak paliła się świeczka któregoś razu, nagrałem coś takiego. A potem zaczynają się dziać jakieś cuda i tak wygląda ten efekt przejścia. Więc jak widać, dosyć ciekawie. I to jest nic innego, tylko zwykły obrazek, który taką maskę mi tutaj zapewnia. A więc zależnie od tego, jaki sobie obraz wybierzemy, taki będziemy mieli efekt. Mogę teraz skopiować sobie ten pasek ze świeczką, wstawić go na przykład gdzieś tutaj, a w tym miejscu dodać nowy obrazek. No i na przykład wybrałbym sobie jakiś fajniejszy. Weźmy sobie z tych efektów wideo może coś takiego, co jest takie bardzo dziwne, na przykład taki. Nie wiem, który wy byście wybrali. Ja spróbuję wybrać jakiś taki mocno dziwny, pokręcony lekko. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś go tutaj znajdę. Tu jest coś, co nazywa się fajna maska, tu też jest fajna maska 2. Weźmy to. Aby zobaczyć, jak ten obrazek wygląda, nie muszę tak naprawdę wyciągać go na samą górę, nad te inne paski. Wystarczy tylko, że w moim oknie sekwensera wideo, które mam tutaj podwójnie, zmienię sobie kanał. Ten kanał mogę ustawić na jakąś inną wartość. Będę wtedy widział różnego rodzaju filmy. Więc jeżeli wybiorę sobie kanał o numerze w tym momencie 1, to będę widział podgląd kanału numer 1. Jak widać, tutaj jest taki fajny obrazek z taką maską, w taką mozaikę. No i zobaczymy, czy to elegancko będzie działać. Sprawdzimy. Sam jeszcze nie widziałem. Robiłem ten obrazek wczoraj w Gimpie. No więc może zaraz sprawdzimy. Więc teraz tak, ten pasek jest już tutaj widoczny, natomiast ten go będzie zasłaniał. Widać, że pojawia się świeczka. W związku z tym ten pasek musi mieć również ustawioną opcję Overdrop i dodany powinien mieć modyfikator taki jak Mask. A więc dodaję maskę, tę maskę wybieram sobie stąd i w tym momencie to jest strip, który nazywa się Fajna Maska 2.png. Tak to wygląda w tej chwili. A więc mamy już maskę widoczną. No i teraz trzeba tę maskę zdefiniować, a więc dodaję na samym początku tej maski modyfikator Brightness Contrast. Ustawiam na minus 100, zakładam klucz. Jak widać, teraz widzę tylko ten pasek, który jest tutaj, całkiem biały. Natomiast tego mojego paska tu w ogóle nie widać, ponieważ maska go wykluczyła całkowicie. A więc mój wynikowy obraz jest taki, nic się nie zmienia, tak jakbym nie widział tego paska. Tak samo ten mój pasek jest tu widoczny, tylko całkowicie czarny. Teraz ustawię się na samym końcu tego paska. Zapodam tutaj wartość 100. Jak widać, mój pasek jest całkowicie biały teraz. Mój pasek w sensie tej maski, którą widzę tutaj, to jest białość. No i teraz widzę również, że w podglądzie ten film stał się znowuż widoczny. A więc zmiana, która tu nastąpi, będzie wyglądała w taki sposób teraz. Pojawią się takie dziwne zarysy, kafelki. I potem nagle całość będzie wyglądała tak. OK, tak to będzie wyglądało. Może teraz wezmę i ukryję obraz, trochę go powiększę i spróbujemy to ocenić na podglądzie, jaki to generuje nam efekt. A więc puszczę całość jeszcze raz od początku i zobaczymy. A więc dostaję coś takiego. Tak wygląda film. Teraz będzie zmiana. To jest pierwsza zmiana, która nastąpiła. I to jest druga zmiana. A więc takie efekty spokojnie można sobie tutaj wygenerować i nie ma z tym żadnego problemu. Jak widać, jedyne co trzeba zrobić, to ustawić kilka pasków. A najlepsze jest to, że te paski, które tutaj dodaję, to nie musi być wcale obrazek. To może być nawet film. Jedyne co trzeba zapewnić, to to, aby ten film zmieniał kolory od pełnej czerni do pełnej bieli. Mogę wstawić sobie taki film, na przykład gdzieś tutaj, tylko po to, żeby go pokazać. Mam takich kilka. I to są filmy, które zmieniają się na różne sposoby. Na przykład ten jest taki bardzo fajny. Proszę zobaczyć, ten film wygląda tak, że na początku jest wszystko białe, całkowicie białe, więc maska jest tak jakby odwrotnie ustawiona. A więc musiałbym mieć przejście z góry do dołu, na przykład w paskach, albo jakoś inaczej to zmiksować, albo puścić od końca. Gdybym chciał puścić od końca, tu jest backwards. I gdybym teraz przewijał się po takim filmie, to zobaczę, że ten obrazek dostaje troszeczkę życia i taka maska też jest możliwa do zrobienia i rzeczywiście fajnie działa. Oczywiście to jest film, a więc z jego skalowaniem tutaj już nie jest tak proste jak z obrazkiem, bo obrazek jak rozciągnę, to nie ma żadnego problemu, może być dowolnie długi. A gdybym chciał rozciągnąć w czasie taki film, to już nie będzie dobrze działało. Widać, że tutaj jest taki przezroczysty odcinek. To znaczy, że ten film po prostu się skończy w jednym miejscu i dalej będzie po prostu jedna statycznie widziana ostatnia klatka. Gdybym chciał taki film rozciągnąć, musiałem oczywiście go rozciągnąć, ale do niego trzeba wtedy dodać efekt taki jak speed control. I w tym momencie ten film teraz działa troszeczkę wolniej
jakby rozciąga się wolniej. No ale to taka dygresja i o tym jest osobny tutorial, o tym jak zmieniać czas trwania filmu. Tak czy inaczej, możemy użyć takiego paska jako maski i wtedy to też bardzo fajnie wygląda. A więc, jeżeli sobie powstawiamy jakieś filmy lub zrobimy własne filmy, które są na przykład jakimiś maskami, no weźmy na przykład jeszcze taką tutaj, ta wygląda w ten sposób. To jest całkiem fajny efekt przejścia, bardzo mi się podoba. Możemy sobie jeszcze jakieś inne obejrzeć. To w tym momencie tego typu efekty to jest naprawdę coś. Można także taką wykorzystać, ale zobaczcie, że ta maska, choćby nie wiem jak długo trwała, ona jest dosyć długim filmem, to ona tak naprawdę nigdy nie robi się całkowicie czarna albo całkowicie biała. Zawsze jest jakiś element, w którym jest trochę czarnego, trochę białego. A więc tu niestety musimy nałożyć modyfikator i już zadbać ręcznie o to, żeby taka maska była rzeczywiście biała lub czarna. I zrobiłbym to bardzo prosto, wystarczy tylko dodać tutaj ten modyfikator, a więc Brightness Contrast, i centralnie ustawić ten minus 100 na początku, aby maska była czarna, a później gdzieś w jakimś miejscu możemy ustawić sobie 0. To jest taka różnica. I dlatego 0 możemy przez jakiś czas podtrzymać tą maskę. Później 0 jeszcze raz ustawiam i potem jakiś kawałek dalej, na przykład daję 100. Wtedy ta maska będzie całkiem biała i taka maska będzie w tym momencie elegancko działać. Tutaj ją mogę przeciąć, wywalić całą resztę. Nawiasem mówiąc, to jest w rozdzielczości 4K, więc troszeczkę za dużo jak na tą rozdzielczość, którą tutaj mam. Tu mam tylko pół HD, ale nie szkodzi, tak dobrze działa. Więc tak by wyglądała taka maska. No i oczywiście taki efekt przejścia byłby jakoś tam widoczny w filmie. Przy czym to, co jest tutaj białe, to by było jednym filmem, a to, co jest czarne, byłoby drugim. Więc być może nie wyglądałoby to dobrze. Sprawa jest do wyczajenia. No i teraz, gdybyście chcieli zrobić z tego film, to można sobie wstawić kilka takich filmów, połączyć tymi przejściami, ale można takimi przejściami połączyć również zwykłe obrazki. Gdybym chciał, to mógłbym wstawić na przykład image, jakbym nie miał sensownych obrazków, to wtedy mogę wstawić kilka zdjęć po prostu, na przykład jakieś kwiaty, weźmy sobie coś takiego, takie kwiaty, być może takie, jeszcze to mógłbym dodać, no i na przykład takie róże, może jakiś robocik z klocków Lego i bam, wstawiłem. Proszę też zobaczyć taki problem mały, który tutaj może dla niektórych być zaskakujący. Problem polega na tym, że wstawiłem te obrazki przy ich jednoczesnym zaznaczeniu. Na skutek tego Blender połączył je w tak zwany strip filmowy. I ten strip teraz wygląda jak po prostu sekwencja zdjęć. Mogę takie obrazki rozdzielić łatwo, rozcinając je na przykład ręcznie. Tutaj najeżdżam w to miejsce, gdzie jest podział między klatkami. Naciskam klawisz K i w tym momencie K odcięte. Tak to działa. To dzieci krzyczą w przedszkolu, jak sobie wbijają plastikowe noże w plecy. Tak czy inaczej, tutaj jest to rozcięcie, ale gdybym chciał rozciąć wszystkie takie obrazki, to naciskam klawisz Y. Y to jest coś, co pozwala mi rozdzielić poszczególne klatki i każdy z tych obrazków oddzielonych może mieć swoją własną długość w klatkach. Ustawię tutaj 75. Dzięki temu tworzy mi się od razu taki strip z tych obrazków, które są znacznie dłuższe i one są jednocześnie rozdzielone. Proszę zobaczyć, już mam eleganckie podziały i każdy z tych obrazków przy 25 klatkach na sekundę, które tu mam ustawione, będzie trwał dokładnie 3 sekundy. A więc mogę teraz wziąć coś takiego i te obrazki poustawiać tak, jakbym chciał zrobić z nich prawdziwy film. A więc na początku na przykład ustawię tego tutaj w pierwszej klatce, później następnego w klatce 50, jeszcze następnego w klatce setnej i jeszcze jednego w klatce 150, powodując, że każdy z tych obrazków będzie widziany przez jakiś czas, a przejście między nimi będzie trwało dokładnie sekundę. No i teraz mogę wykorzystać te moje maski po to, aby takie przejścia podefiniować. Oczywiście w tym przypadku ten efekt nie musi być jakiś rewelacyjnie powalający, no ale tak czy inaczej warto spróbować pobawić się tym troszkę. Więc ustawię go może w takim miejscu, gdzie powinien stać. To jest właśnie klatka 50, tak jak ten pasek miał klatkę 50 na samym początku. Potem ten będzie miał taką maskę. Ustawmy ją sobie w klatce setnej i na długość rzędu 123. No, dam 125, ten będzie troszkę dłuższy musiał być. No i tu będzie jeszcze jeden potrzebny, więc mogę sobie w tym miejscu, gdzie jest dokładnie 6 sekunda, wczytać kolejną taką klatkę. Weźmy, poszukajmy assets, vid masks. No i mogę na przykład taką wczytać z tych takich klocuszków, żeby zobaczyć, jak to działa. Domyślnie tego typu klatka trwa tutaj odpowiednią długość, bo dokładnie 1 sekundę. Dobra, i teraz, żeby to poustawiać, trzeba zrobić tak. Na początku ustawiam dla każdego z tych obrazków na górze efekt overdrop, a więc te muszą mieć porobione overdropy po to, aby było je widać.
Następnie każda z takich masek powinna mieć jakąś swoją nazwę, po to abym łatwo mógł je odróżnić, więc mogę kliknąć tutaj i nazwać ten na przykład 1, kliknę ten, nazwę sobie 2, a ten nazwę sobie 3. Teraz dla każdego z takich obrazków muszę dodać maskę, która będzie określała ich przezroczystość. I tutaj widzę, że mam jakąś ustaloną, ale nie wiem, czy ten punkt, kiedy jest minus 1 w klatce, to jest właśnie ten. Mogę to łatwo sprawdzić, oglądając edytor krzywych. Nacisnę Home, kiedy myszka jest nad tym edytorem. I teraz widzę, że w klatce 50, tutaj mam klatkę 50, jest wszystko dobrze i to będzie zmiana taka dosyć płynna. W ten sposób będzie ona zachodziła. Więc ten pasek jest ustawiony, ten tutaj, być może nie, zaraz zobaczymy. Ten też jest ustawiony, ponieważ jest we właściwym miejscu ta krzywa. Gdybym przesunął ten pasek, to krzywa na szczęście też się przesuwa, więc nie ma problemu. W starszych wersjach Blendera nie zawsze to miało miejsce, dlatego teraz sprawdzam. Tutaj na końcu tego paska jest ustawiona wartość, która jest trochę za niska, jak widzimy. A więc to nie jest dobrze, że sprawdzę ten. Ten również ma za niską wartość na końcu, więc tutaj w klatce 75, co widzę tu po tym numerku, należy ustawić wartość 100. I teraz klawisz I, aby tą wartość ustawić, a tę klatkę, którą ustawiłem tutaj, mogę teraz usunąć. Naciskam X po jej zaznaczeniu prawym klawiszem i cześć, wyleciała. Teraz mam zmianę prawidłowo określoną. Tak samo zrobię dlatego, czyli w tym miejscu, gdzie jest setna klatka, jest w porządku, a w tym miejscu, gdzie jest klatka 125, nie jest w porządku. Mogę też zamiast dodawać nową klatkę i poprawiać, mogę kliknąć w ten punkt, nacisnąć G, teraz X i przesunąć tę klatkę po prostu do tego miejsca, gdzie jest odpowiednia klatka. Ponieważ stoję w 125 klatce i mam klatkę kluczową w tej samej klatce, to widzę, że ten pasek tutaj zmienił się na żółto, czyli jest poprawione. I teraz w tym pasku nie mam żadnego modyfikatora, więc dodaję szybko modyfikator Brightness Contrast. Ustawiam szybko minus 100, klawisz I, teraz tutaj jest 100, klawisz I. No i gotowe. I teraz trzeba tylko powiązać te paski z obrazkiem z odpowiednimi maskami. A więc do moich białych kwiatów, chociaż to są takie białe kwiaty, a to jest ten robot. Nie jestem pewien, czy widzę właściwe rzeczy. On się nazywa tylko białe kwiaty 3, a już rozumiem. Zobaczcie, że tutaj na przykład każdy z tych pasków nazywa się białe kwiaty 002, białe kwiaty 003 i tak dalej. To wzięło się stąd, że pierwszym obrazkiem wczytanym to był ten malutki pasek, który tutaj odsunąłem. Ten pasek to są rzeczywiście te białe kwiaty. I cała sekwencja wzięła sobie nazwę właśnie od tego paska. Ja potem podzieliłem tą sekwencję, pamiętacie, na obrazki i te obrazki odziedziczyły tą nazwę. Więc tak naprawdę ten pasek z białymi kwiatami mogę usunąć, a te paski, które są tutaj, można jakoś ponazywać. To są na przykład czerwone liście. Ok, nazwę to czerwone liście. I od razu widzę, co to jest. To będą żółte liście na przykład. A tutaj będziemy mieli robocik z Lego. I ostatni pasek to są czerwone róże. Dobra, więc teraz, jeżeli mamy wszystko uporządkowane, widzę dokładnie, co jest gdzie, no to teraz mogę sobie spokojnie kliknąć, wybrać w modyfikatorach tego paska coś takiego jak maska. I dla tej maski wybieram sobie maskę numer 1. Bam. W tym momencie widzę, że tutaj następuje zmiana. Oczywiście przy takiej kolorowej mozaice trudno czasami ustalić, który kolor pochodzi od którego momentu, ale widać tutaj pewną taką pierścieniową zależność pochodzącą od tej maski, więc zdaje się, że ten efekt działa bardzo dobrze. No i dobra, pierwszy mamy, teraz w drugim wybieramy sobie maskę i wybieramy drugą maskę. I już widać, że się pojawia przez moment taka mozaika dziwna. Ciekawie to wygląda dosyć. No i w trzecim pasku wybieramy sobie efekt maski i wybieramy trzecią maskę. W trzecim przypadku to wygląda tak, że pojawiają się przez moment takie kwadraciki. A więc to jest coś, co można byłoby wyrenderować jako film. Oczywiście tu należałoby zakończyć cały ten proces. Można było dodać do tego jeszcze jakąś muzykę za pomocą paska o nazwie Sound. A potem można to wyrenderować. Renderując musimy tylko pamiętać, aby renderować w zakładce Output nie jako PNG, tylko jako jakiś format filmowy. O tym jest osobny tutorial gdzieś, gdzie sprawdzałem wszystkie te formaty i tłumaczyłem, pokazywałem, jakie są ich wielkości. W każdym razie, gdybym wybrał sobie H264,
Pojawia mi się zakładka encoding i tam sobie ustawiam dokładnie, jaki to ma być kontener. Mogę sobie wziąć matroskę, kodek jaki jest. Potem mogę sobie wybrać kodek dźwiękowy dla MP3, gdybym miał oczywiście dźwięk. No i wtedy mógłbym takie coś wyrenderować, naciskając animation po prostu. Dobra, kończę. Dziękuję za uwagę. Także teraz mam nadzieję, że już wiecie, że można zrobić sobie dowolne efekty. I to zależy tylko od waszej własnej pomysłowości. Dobra, więc teraz tak, to jest taki koniec, który miałby nastąpić, ale myślę, że dodam jeszcze jedną prostą rzecz. Mianowicie pokażę, jak można w GIMP-ie szybko zrobić takie maski. To jest bardzo przyjemne i bardzo proste. Więc może uruchomię GIMP-a, ustawię go tak, aby było go widać na obszarze całego widocznego dla nas ekranu. I teraz tak, aby zrobić taką maskę, nie trzeba dużo wysiłku. Oczywiście to zależy od tego, jak bardzo fajnie chcecie ją zrobić. Weźmy sobie rozdzielczość Full HD. I teraz mam tutaj biały obrazek, trochę jeszcze muszę chyba pomniejszyć okno. I teraz tak, mogę sobie tak zupełnie z kapelusza wybrać jakiś pędzel i tym pędzlem coś narysować, namalować powiedzmy sobie. I gdybym chciał, to ten pędzel, tutaj mam jego ustawienia, on będzie zdaje się rysował normalnie, wezmę tylko ustawić, żeby był trochę większy. Ten pędzel niech będzie taki, mogę namalować jakiś taki zygzak. No nie jest to może szczyt, że tak powiem, artyzmu i sztuki nowoczesnej, ale teraz weźmy sobie filtry. I te filtry troszeczkę tutaj poużywajmy. Na początek wziąłem sobie zniekształcenia i wybiorę sobie stąd coś takiego jak skręcenie i zaciskanie. Bam. To jest filtr, który pozwala mi zrobić takie jakby kółko spiralne z tego mojego obrazka. Wezmę sobie moc zaciskania jeszcze dodatkowo jakiś taki efekt i bam. W tym momencie liczona jest cała wielka matematyka wewnątrz GIMP-a gdzieś tam. No i za chwilkę będziemy mieli obraz, który wyniknie mi właśnie z tamtego skręcenia naciskania. Dobra, mam taki obraz. Teraz ten obraz mogę skonwertować za pomocą na przykład odwzorowań i wziąć sobie mogę coś takiego jak na przykład śledzenie fraktalne, to chyba nie. Utwórz bezszwowo sobie weźmy. Dodaję mi się tutaj na rożach cztery takie same kopie obrazka i wezmę sobie jeszcze coś, co nazywałoby się. Niech to będą chyba zniekształcenia, tak mi się wydaje. I tutaj mamy współrzędne polarne. Współrzędne polarne to jest konwersja, która powoduje, że z obrazka robi się coś takiego dziwnego. Ale jeżeli wyłączę rozwinięcie, dostanę na przykład taki obraz. To już jest coś. Oczywiście tutaj trzeba kombinować i tak naprawdę nie wiem dokładnie, co wyjdzie, bo nie wszystkie te filtry są całkowicie przewidywalne. Więc, no nie wiem, może bym został i z takim obrazem na początku. Potem możemy się jeszcze bawić, możemy dodawać odwzorowania albo ogólne i jakąś erozję narzucić na to kilka razy. Okay, jak powtórzę, to widać, że delikatnie się robią szersze te wszystkie moje linie. Gdybym to powtórzył odpowiednią ilość razy, to byłoby nawet całkiem fajnie. No tu widać, że chyba troszeczkę przegiąłem, bo coś się stało bardzo złego, to cofnę. Możemy wziąć jeszcze jeden filtr ze zniekształceń i wybrać mozaikę. I tutaj pojawiają się takie fajne kafelki. Mogę te kafelki powiększyć trochę. Mogę im zwiększyć troszeczkę wariację kolorów, po to, aby było więcej różnych odcieni. No, tak to może wyglądać. Teraz, jeżeli zrobię OK, to mam obraz skonwertowany na coś takiego. Już sam z siebie wygląda bardzo fajnie, ale mogę być złośliwy i dodać teraz na przykład coś takiego jak rozmycie, typu rozmycie Gaussa. Mogę to rozmycie ustawić na przykład na 150, ponieważ to jest obraz Full HD, to będzie spore rozmycie. Jak widzę, szlak trafił, te wszystkie ładne kafelki i wszystko tak naprawdę się popsuło, więc dam tylko 50. Jeżeli takie coś zrobię, to mi wyjdzie taki dziwny obraz. I to jest obraz, który mogę już używać do takich moich celów, jak na przykład te gradienty, które robiłem w Blenderze. Taki obraz trzeba później zapisać poprzez jego eksport jako obrazek PNG. Więc ja go u siebie zapiszę do assetów jako kolejną maskę wideo, vid masks i nazwę ją sobie fajna maska 12. Proszę bardzo, zapisuję. I mam gotową nową maskę, która może być jakimś fajnym efektem nałożonym na obraz. Dobra, to w tym momencie już dalej nie zanudzam, dziękuję. No i życzę powodzenia w robieniu własnych masek. A gdy będę miał dobry dzień i pomysł, to może kilka z tych masek zrobionych przez siebie udostępnię pod materiałem filmowym. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.